Dobry wieczór, witam wszystkich widzów i słuchaczy na naszym poniedziałkowym webinarze. Dzisiejszy temat bardzo ciekawy, będziemy rozmawiać o kwasach, wielonienasyconych kwasach tłuszczowych, czyli omega-3. Temat, o którym bardzo wiele się mówi. Funkcja, rola tych kwasów w naszym organizmie jest absolutnie nie do przecenienia, bo to jest coś niezwykle ważnego, nie tylko w naszej diecie, ale również w suplementacji. Szanowni Państwo, kilka słów o sobie. Jestem lekarzem, dietetykiem klinicznym i fitoterapeutą, zielarzem dyplomowanym. Łączę zatem bardzo ciekawe trzy dziedziny zdrowia, które, nie ukrywam, traktuję łącznie, a więc staram się każdą osobę, którą mam przyjemność prowadzić czy konsultować, uczyć i przekazywać informacje na temat tego, w jaki sposób możemy, właśnie łącząc te trzy techniki, czyli klasyczną medycynę, dietetykę i ziołolecznictwo, fitoterapię, użyć dla naszego zdrowia i do czego zawsze będę Państwa zachęcał. A w trakcie naszych spotkań poniedziałkowych kładziemy nacisk na to, żebyśmy to zielarstwo, tą fitoterapię i dietetykę traktowali w sposób szczególny. Tak? Dlatego, że ekstrakty, które Państwo znajdujecie, produkty, które znajdujecie na stronie natur.pl, to są produkty, które właśnie spełniają tą rolę najwyższej jakości fitoterapii. I w tej fitoterapii dzisiaj taki wyjątkowy element, bo będziemy mówili nie tylko o ekstraktach roślinnych, które znajdą się w preparacie omega-3 oleum Forte IQ, ale troszeczkę w takim elemencie też dietetycznym, no bo omega-3 jest elementem właśnie tej naszej zbilansowanej, zróżnicowanej diety i właśnie do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych dodaliśmy również ekstrakty roślinne, o których zaraz Państwu opowiem. Zatem z jakiego powodu powinniśmy suplementować olej omega-3? Powiemy sobie ważne rzeczy w naszej fizjologii, w naszej codziennym życiu, w naszym zdrowiu. Do czego ten olej jest niezbędny? Dlaczego mamy go suplementować? W jakich zagrożeniach musimy zwracać szczególną uwagę na to, że jest dostarczany nam w diecie i w suplementacji, a jaką funkcję zdrowotną będzie pełnił. Jak również zobaczycie Państwo skład Omega Oleum Forte IQ, poszczególne składniki, jaką pełnią rolę w naszym organizmie. Jak fajny jest to skład i muszę Państwu powiedzieć, że ja w lodówce mogą zmieniać się różne mieszanki ziołowe w zależności od pół roku, na przykład w tej chwili bardzo silne wsparcie odporności, czyli będzie OptiVircon, a kiedy indziej, jak będzie czas biesiadny, czyli więcej różnych pyszności, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, to jeszcze jest OptiLiver czy OptiDex, tak, różne mieszanki. Jak ktoś inny będzie miał problemy z serduszkiem, no to będzie OptiGardio sobie stosował, albo czasem wpadnie jakaś borelioza, to OptiBorelia, tak? Ale probiotyk OptiProbio i ten dzisiejszy nasz bohater Omega Oleum Forte IQ zawsze jest w moim domu, muszę Państwu powiedzieć, zawsze. I cała rodzina z niego korzysta właściwie przez cały rok. No dobrze, przejdźmy zatem do naszej opowieści. Doskonale zdajecie sobie Państwo sprawę i nie muszę Wam uświadamiać, że choroby cywilizacyjne to są te nasze nieszczęścia spowodowane środowiskiem, zagrożeniami, w których żyjemy. I tych zagrożeń środowiskowych, tych naszych błędów jest bardzo wiele. Poczynając od dymu tytoniowego, który, muszę przyznać, w ostatnich latach został bardzo mocno ograniczony. I chwała tym, którzy walczą o to, żeby tych papierosów było jak najmniej.
ale są to zanieczyszczenia środowiskowe również w wodzie, zanieczyszczenia przemysłowe. No i szanowni Państwo, nasze błędy dietetyczne, czyli jakieś tłuszcze niespecjalnie zdrowe połączone szczególnie z węglowodanami i to wszystko w jakimś takim smażonym oleju. Więc no nic najzdrowszego, jak Państwo to jeszcze przegryziecie obficie jakimś pączkiem, choćby nawet z najcudowniejszą i najsmaczniejszą różą, to nic zdrowego z tego nie wyjdzie, dlatego że nasz organizm będzie bardzo, ale to bardzo obciążony wolnymi rodnikami i różnymi świństwami, które spowodują, że będzie chorował. I zapewne przy takich błędach dietetycznych, przy paleniu papierosów, przy cukrzycy i przy jakimś narażeniu na środowisko chemiczne pojawią się choroby serca i choroby naczyń krwionośnych. Na przykład przewlekła choroba, która tak naprawdę jest dowodem na to, że źle traktujemy nasz organizm. Słuchajcie, miażdżyca jest dowodem na to, jeżeli u kogoś występuje, poza naprawdę wyjątkowymi sytuacjami, kiedy mamy predyspozycję jakąś genetyczną i, no i mamy problem tak naprawdę, to miażdżyca jest dowodem na to, że popełniamy błędy i niszczymy sami nasz organizm. I palenie papierosów, zła dieta, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe spowodowane najczęściej właśnie błędem w postaci zbyt dużej ilości węglowodanów. Dyslipidemie, hyperlipidemie wcale nie są spowodowane tym, że będziecie Państwo zjadali warzywa i do tego zjadali dużą ilość zdrowych tłuszczów. Hyperlipidemie powstają wtedy, kiedy będziecie zjadali niewłaściwe tłuszcze i popijali to dużą ilością cukru. To jest tak naprawdę najgroźniejsze połączenie. Także sam tłuszcz wcale nie jest taki niebezpieczny. Muszę Państwu powiedzieć, że były duże badania, tak zwane badania kohortowe, pokazujące, że dieta tłuszczowa wcale nie jest dietą złą. Trzeba tylko wiedzieć, jak ją prowadzić i też ostrzeżenie, nie powinno się diety tłuszczowej zaczynać w wieku starszym, w wieku podeszłym, bo już nasz organizm nie ma takich zdolności adaptacyjnych. Truliśmy ten organizm całe życie jakimiś pączkami i różnymi rzeczami. Jakby ktoś nagle zmienił dietę tłuszczową u takiej osoby, to mogą się pojawić duże problemy zdrowotne. Może dojść do przyspieszenia, otępienia i różnych takich chorób związanych z upośledzeniem funkcji mózgu. Natomiast naprawdę jak ktoś jest w pełni sił, to nie ma problemu, żeby stosować odpowiednią dietę tłuszczową. Ja przyznaję, że nie jest to moja ulubiona dieta. Ja wolę protokoły diet paleo, takich prostych, czy jak ktoś jest chory, protokoły autoimmunologiczne. Ale w każdej z tych diet staram się zachęcać pacjentów do usuwania cukru i węglowodanów. Nie tłuszczu, szanowni Państwo, podkreślam. A no jest też coś takiego jak człowiek zmęczony chronicznie, czyli przewlekle. To są takie sytuacje, kiedy nasz mózg nie pracuje dobrze i jest po prostu zmęczony. I ilość pracy, którą ma do wykonania, jest zbyt duża w stosunku do tego, jak aktualnie daje radę. Jeżeli my go źle traktujemy, źle odżywiamy, a uwaga, szanowni Państwo, wiele osób twierdzi, czy uważa, że cukier jest pokarmem mózgu. No nieprawda, nieprawda. Cukier jest pewnym elementem, w którym mózg świetnie sobie radzi, natomiast mózg również kapitalnie odżywia się tłuszczem, słuchajcie, pamiętajcie o tym. Kapitalnie odżywia się tłuszczem. Zresztą sam potrzebuje tłuszczu do budowy, tak? To jest też bardzo ważne u płodów ludzkich, tak? U dzieci małych, u noworodków, żeby pamiętać, że ten tłuszcz jest niezbędny do dojrzewania mózgu, do prawidłowego jego rozwoju. Więc te choroby mózgu, na przykład zespoły chronicznego zmęczenia, mogą być spowodowane również błędami dietetycznymi, czy też niedoborem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.
A te wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które, szanowni państwo, powinniśmy szukać w rybach, nie w olejach roślinnych. Dlatego, że w olejach roślinnych są również inne składniki, które niespecjalnie są dla nas idealne. Pamiętajcie, że idealny olej to jest olej z ryby. Mówimy tutaj o dobrym, zdrowym odżywianiu. Oczywiście super byłoby, gdyby to była dziko pływająca sobie jakaś rybka, a nie hodowana na nie wiadomo z czym. Więc właściwie jedynym kryterium wyboru ryby to jest tak naprawdę to, żeby to była dzika, złowiona ryba, a nie hodowana. Są oczywiście hodowle ryb słodkowodnych, również w stawach w Polsce, które to ryby nie są karmione jakimiś mączkami i innymi świństwami. I to są, słuchajcie, naprawdę cenne rzeczy do jedzenia. Zwróćcie uwagę, że człowiek tak naprawdę nie potrzebuje nie wiadomo jakiej ilości jedzenia dużej. Naprawdę potrzebuje niewiele. Ale chwała temu, kto ten organizm karmi zdrowo. I ryby są tutaj kluczem. No i teraz, szanowni państwo, ponieważ rozmawiamy o suplementacji kwasów omega-3, ja mam do państwa takie pytanie. I jak dacie radę, to czy ktoś z państwa, może jest taki, zjada codziennie ryby? Ale codziennie. Czy jest ktoś taki? Dlaczego to pytanie? Zastanówcie się nad tym. Jeżeli omega-3, właściwie jedyne rekomendowane, znajduje się w rybach i nie zjadacie codziennie ryb. No, kto pamięta, kto dzisiaj jadł rybę? No, ja się przyznaję bez bicia, że jadłem ja. Ale później, jak sobie tak przeszukuję głowę, no to tydzień wcześniej jadłem. Czyli nie jem ryby codziennie. Czyli nie dostarczam do mojego organizmu kwasów omega-3 z tego najlepszego źródła. No, pan Paweł odpowiada, że je rzadko, bo nie lubi. No to super. To teraz w jaki sposób pan Paweł, który nie lubi jeść ryb, ma uzupełniać kwas omega-3 w swoim organizmie? A może ktoś z państwa uważa, pan Paweł napisał, że wolę suplement. Dobrze. Oczywiście po to właśnie powstały suplementy, żebyśmy mogli, szukając idealnej diety, uzupełniać sobie te niedobory. I to jest właśnie przykład, dlaczego suplementacja Omega Oleum Forte IQ jest idealnym rozwiązaniem dla nas wszystkich. Dlatego, że po pierwsze, większość z nas nie żyje nad morzem, nie zjada tych ryb codziennie. I dlatego powinniśmy sobie suplementować codziennie olej omega-3. Nie musicie wtedy wypijać nie wiadomo jakich ilości tego oleju. Po prostu łyżeczka takiego oleju w zupełności wystarczy codziennie. Tak? Ważne, żeby ten organizm miał go, żeby jak wtedy, kiedy jest potrzebne, żebyśmy mogli z niego korzystać. No bo te wielonienasycone kwasy tłuszczowe mogą pomagać nam w utrzymywaniu prawidłowego poziomu cukru i cholesterolu w organizmie. I tak naprawdę chodzi o to, że nie mamy dbać o to, że jest poziom cukru czy cholesterolu, tylko to są tylko wskaźniki zdrowia. Wskaźniki zdrowia. Tak naprawdę w naszych głowach, w naszych sercach, w naszych umysłach powinna być umiejętność, wiara w to, że wiemy, jak się odżywiać i wiemy, że powinniśmy się codziennie suplementować, jeżeli tych zdrowych ryb nie zjadamy. Są bardzo ciekawe badania na temat zastosowania omega-3 w różnych dolegliwościach. I chcę państwu teraz tu o tym powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że w badaniach udowodniono, że suplementacja omega-3 zmniejsza nasilenie depresji.
Nie znamy mechanizmu, który działa tutaj, czy jeszcze nie znamy, mam nadzieję, że poznamy, ale to ciekawe, że suplementacja kwasów omega-3 zmniejsza depresję. Udowodniono również, że w grupach osób, które suplementują i prawidłowo odżywiają się, można tak powiedzieć, że tak zdrowo się odżywiają lub zdrowo się odżywiają i dodatkowo suplementują, tak? Będzie ładniej powiedziane. Omega-3 jest też lepszy rytm dobowy i lepszy sen, czyli omega-3 poprawia jakość snu. Co jest jeszcze fajne? Zmniejsza łaknienie. Czyli przeprowadzono badania u osób, które były leczone na otyłość, które miały diety restrykcyjne, czyli ograniczające ilość kalorii. Okazało się, że w grupach osób, u których suplementowano omega-3, było mniejsze łaknienie. Słuchajcie, no bo bada się, przeprowadza się różne ankiety, badania i można też przeprowadzać stopniowanie poczucia głodu i łaknienia. Okazało się, że ci, którzy suplementowali omega-3, byli mniej żerni, jak to się mówi w dietetyce. Tak? Zobaczcie, jakie fajne rzeczy robią kwasy omega-3. Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Wspomagają zdrowie naszych kości i stawów. To jest bardzo ważne, regeneracja naszego organizmu, do regeneracji naszego organizmu, nie tylko mózgu. Nie tylko mózgu i nie tylko naczyń krwionośnych, ale również kości i stawów potrzebne jest omega-3. Wiadomym jest, że kwasy omega-3 wspierają pracę naszego serca. Czyli te wielonienasycone kwasy mają naprawdę, słuchajcie, cudowny wpływ na zdrowie naszego serca. I nie wspomnę już o tym, to taki truizm, chyba zapomniałem nawet o tym sobie napisać, że kwasy omega-3 są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej odporności. Przecież stara reguła naszych prababć o tym, żebyśmy pili tran. No powiedzmy, że ten tran nie jest najpyszniejszy, dlatego ktoś wymyślił, co jest 100 razy smaczniejszego, czyli omega oleum forte IQ. To jest też fajna rzecz, ale pamiętajcie, że ten tran od wieków polecany ma niezwykłe właściwości zdrowotne, a nowoczesna, teraźniejsza forma tego tranu, czyli omega oleum forte IQ, naprawdę jest, można powiedzieć, niezbędna nam do naszego zdrowia. Troszkę powiedzmy sobie, zaraz jeszcze powiemy też, komu możemy polecać, tak, jakim osobom mamy polecać takie omega-3, ale co jest w Nature Day charakterystyczne i będę to zawsze powtarzał jak mantra, to jest pasja tworzenia. Słuchajcie, stworzyliśmy najczystszy olej omega-3 z olej z sardeli peruwiańskiej, a więc z ryby. Maleńkiej rybeńki, która sobie pływa gdzieś tam w ciepłych, przybrzeżnych wodach oceanu spokojnego koło Peru. Z takich rybek, czyli to są to wody czyste. To nie jest jakiś zamknięty zbiornik, jakieś jezioro albo staw hodowlany, do którego gdzieś tam się coś wrzuca, albo jakieś duże ryby, które się hoduje po to, żeby jak się je zabije, to żeby się dużo tego oleju z nich wydobyło. Nie. Dziko pływające, szczęśliwe rybki małe, z których można zrobić później pokarm dla nas, żebyśmy byli zdrowsi. Co jest charakterystyczne w tej pasji tworzenia, to jest ta synergia, a więc dodawanie elementów dodatkowych. Więc olej z sardeli został wzmocniony antyoksydantami, oleju z rokitnika, ekstraktem z kiełków pszenicy i stabilizowany jest, a więc konserwowany w sposób 100% naturalny olejowym ekstraktem z rozmarynu. I co jest fajne, słuchajcie, i dzieciaki myślę, że polubią ten olej, jest przyprawiony do smaku naturalnym ekstraktem cytryny i wiśni. Powiem wam, że nie tylko jakość tego produktu, ale nawet smak jest jego wyróżnikiem. Fajne, bo dzięki temu można dzieciaki namówić do tego, żeby sobie popijały to.
Omega oleum forte IQ ma zatem swoje zadanie, tak, do wykonania. Ma wzmacniać pracę, i tu podkreślam, dla tych, którym zależy na tym, żeby do końca życia mieć sprawny mózg. Omega oleum forte IQ. Zresztą sama nazwa to forte, mocne IQ ma wam przypominać, szanowni państwo, po co jest ten olej. Dodatkowo wzmacnia pracę serca, naczyń krwionośnych, a zawartość antyoksydantów, no to już wiecie, że w dzisiejszych czasach jest niezbędne, no bo nasze środowisko, w którym przebywamy, najzdrowsze nie jest. Wskazany jest również u osób w rekonwalescencji po zawale serca, udarze mózgu, a także u osób z obniżoną odpornością po infekcjach wirusowych, jak też u osób, które są, chcą wzmocnić i upięknić, tak, skórę, włosy i paznokcie. No, ale to myślę, że nasze panie by mogły bardzo wiele powiedzieć o tym, jak ważne jest w dbałości o swoje zdrowie właśnie odżywianie omega-3. Czyli zobaczcie tutaj specyficzny smak. Olej z sardeli zawierający olej EPA i DHA. Olej z full spektrum z owoców rokitnika, tak, z omega-7. Antyutleniacze, tokoferole, witamina E z kiełków pszenicy i olejowy ekstrakt liści rozmarynu lekarskiego z kwasem karnozolowym. Ja dzisiaj nie będę państwu mówił o kwasie karnozolowym, bo tak naprawdę ten stabilizator tutaj, czyli olej z rozmarynu, jest jakby aktorem drugiego planu w oleju z omega-3. Ale jak kogoś z państwa interesuje, jak niezwykłe właściwości ma ekstrakt z rozmarynu z kwasem karnozolowym, zachęcam, chociaż wygooglujcie sobie, jest bardzo wiele informacji naprawdę. Dzisiaj mówimy o oleju omega-3, on jest tutaj najważniejszy. No i naturalny aromat cytrynowo-wiśniowy. Olej z sardeli zawierający duże ilości DHA i EPA ma silne właściwości przeciwzapalne, szanowni państwo. Można powiedzieć, że to właśnie te właściwości rozsławiły olej omega-3 na całym świecie. Jego właściwości przeciwzapalne. Ale pamiętajcie też, że stabilizuje poziom cukru, tak, i wspomaga rozwój i dojrzewanie mózgu u dzieci. Rokitnik to przebogate źródło antyoksydantów, tak, i kwasu omega-7. Więc idealne do wspomagania nas w walce z chorobami cywilizacyjnymi, z osłabioną odpornością, a także, co jest fajne, co warto pamiętać, że jak sobie będziecie stosować olej omega-3 z ekstraktem z rokitnika, to będziecie wzmacniać skórę i chronić ją przed oparzeniami słonecznymi. No, może w Polsce nie sezon, chociaż weekend był przepiękny, ale warto o tym pamiętać. Duże, fajne, szerokie spektrum działania. Mieszanina antyutleniaczy, czyli tokoferole, witamina E z kiełków pszenicy. Witamina E i witamina C jest niezbędna do budowy kolagenu. I teraz jak państwo byście chcieli sobie zrobić hiper, turbo, ekstra regenerację stawów i skóry, to możecie sobie wziąć tokoferole właśnie w tym omega oleum forte IQ i dodać do niego jeszcze witaminę C i zjadać troszeczkę więcej kolagenu. I zobaczycie efekty. Naprawdę, słuchajcie, po kilku tygodniach takiej kuracji bardzo wyraźnie poprawia się jakość skóry. Dlatego, że witamina E, witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenów w skórze. Ekstrakt z rozmarynu z kwasem karnozolowym. Słuchajcie, to jest petarda. To jest petarda, poza tym, że to jest konserwant naturalny, więc zobaczcie, że nie używamy żadnej chemii w tym preparacie do jego stworzenia, to jeszcze kwas karnozolowy ma genialny wpływ na naszą odporność.
zachęcam do poczytania. Naturalny aromat cytrynowo-wiśniowy. Kto z Państwa pamięta, albo inaczej, kto z Państwa musiał pić tran i nie lubił go w dzieciństwie? Są tacy? Niech się ktoś zgłosi, no. Super, bardzo dziękuję. No niestety tak to jest, że szczególnie jak w okresie dzieciństwa naszego, o proszę bardzo, byli też tacy, którzy pili i lubili. Wielki szacunek oczywiście. Natomiast no, większość z nas, taka jest prawda, nie przepada za tym smakiem. No i tyle, kropa. No. Nie wszyscy muszą lubić. Natomiast warto zwrócić uwagę, jaki nacisk kładziemy na jakość tego preparatu i nie tylko tego w Nature Day, że on ma taki fajny, fajny skład i możecie nawet dzieciakom go podawać i będzie smaczniejszy od tego tranu z dzieciństwa. Kto powinien stosować omega oleum Forte IQ? Można by wywnioskować z tego, co wcześniej rozmawialiśmy, że szczególnie osobami, które powinny brać omega oleum Forte IQ, są osoby w wieku podeszłym i to z pełnym naciskiem podkreślam, szanowni Państwo. Jak macie osoby, które mają, żeby się ktoś nie obraził, ale powyżej 60 roku życia, to proszę bardzo regularnie suplementować witaminę D3, czyli osobno jakby mówimy o tym, i kwasy omega-3, i kolagen. To tak, takie fajne wiekowe zestawienie, tak żebyśmy byli sprawni umysłowo i fajnie nam się żyło w miarę możliwości bez bólu i świadomie. To właśnie jest witamina D3, omega-3, omega-oleum i właśnie kolagen. Można by do tego jeszcze dołączyć oleje CBD, o których będę też mówił za tydzień, dlatego że my sami produkujemy, jak Państwo pewnie wiecie, nasze CBD tak zwane, czyli nasze kanabinoidy, ale warto wiedzieć, że ilość tych kanabinoidów z wiekiem maleje, a zdarzają się osoby, które mają zaburzoną produkcję tych kanabinoidów i z tego powodu chorują. Więc jakby szukając optymalnej suplementacji, proszę pamiętać o tym, żeby suplementować sobie takie rzeczy. Nie, też podkreślam to, to musi wybrzmieć. Jak ktoś mówi, że suplementuje coś przez tydzień, nawet 2 tygodnie, powiedzmy, że jest jakiś osobnik, który żył 60 lat. I on wpadnie na pomysł, że on musi sobie zadbać o swoje zdrowie. Jest sposób cudowny, że ma w 2 tygodnie sobie coś posuplementuje i będzie zaraz zdrowy. A po 2 tygodniach twierdzi, właściwie to nic mi nie pomaga, wcale się tak dobrze nie czuję. No dobrze, czyli 60 lat niszczył swój organizm, a regenerację chce zrobić w 2 tygodnie. No co za bzdura, słuchajcie. Bardzo proszę, jeżeli ktoś poważnie podchodzi do swojego zdrowia, niech sobie rozłoży to swoją regenerację przynajmniej na 2 lata. Niech zadba o ten swój organizm, żeby dać mu szansę naprawienia tego, co środowisko, a czasem my sami popełniając błędy dietetyczne czy środowiskowe robimy. Więc jak mówimy o kimś, kto powinien suplementować olej omega-3, to osoby w wieku podeszłym są tam, na pierwszym miejscu. Są też osoby przepracowane, są osoby rekonwalescencji po chorobach kardiologicznych, jakimś zawale serca, udarze mózgu. Również takie, u których występują stany zapalne. Przed mamy jakieś schorowane stawy, albo łuszczyce, albo Hashimoto, bo tam są stany zapalne, to powinniśmy suplementować omega-3. No i oczywiście osoby aktywnie uprawiające sport. Te kwasy wielonienasycone, które my nazywamy PUFA, są niezbędne, tak samo jak witaminy, jak woda, do normalnego funkcjonowania naszego organizmu. I omega-3, DHA i EPA jest bardzo, bardzo dużo w omega-oleum.
Wiele osób, szczególnie specjaliści, farmaceuci, pytają, czy takie ekstrakty są bezpieczne dla naszego organizmu. Bardzo wiele osób śmieje się z niewłaściwej suplementacji. Jest bardzo wiele osób, które ignorują potrzebę suplementacji, uważają, że z jedzenia, które kupią sobie w Biedronce, w Lidlu albo w jakimś innej żabce, to mają tyle wspaniałych substancji odżywczych, że już im żadna suplementacja nie jest potrzebna. No niestety, szanowni państwo, to jest bzdura, będą chorowały. Nie ma substancji odżywczych w tych pokarmach, które my kupujemy, dlatego że to są pokarmy przetworzone. Nie ma pierwotnego, fajnego, ekologicznego jedzenia, więc jak macie dostęp do takiego jedzenia, to naprawdę zawsze pielęgnujcie tę relację i polecajcie i jedzcie jak najwięcej ekologicznego jedzenia, bo to wam pozwoli być zdrowymi. Tak? A jak będziecie zdrowi, będziecie w życiu mogli realizować swoje pasje. Bo człowiek nie żyje po to, żeby jeść. Człowiek je po to, żeby żyć. I ta suplementacja jest bardzo ważna. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości dotyczące swojego zdrowia i boi się kwasów omega-3, to zawsze może skonsultować to ze swoim lekarzem. Chociaż muszę państwu powiedzieć, że wiedza lekarza na temat kwasów omega-3 i roli, jaką pełnią w dietetyce, jest raczej niewielka, o tak powiemy. Tutaj dietetycy, dietetyczki, chociaż w położnictwie, w pediatrii, w ginekologii, powiedzmy, że ta wiedza będzie pewnie większa i lekarze rodzinni będą wiedzieli, że omega-3 jest bardzo ważnym czynnikiem suplementacji. No, myślę, że na tym mogę skończyć liczbę tych specjalizacji, których będzie się szanowało. Omega-3, może jeszcze tam, gdzie leczy się stany zapalne, jak będzie lekarz, który będzie bardziej światły i będzie szukał nowych rozwiązań, to myślę, że tam też ta dietetyka będzie odgrywała jakąś kluczową rolę. Podsumowując, produkt całkowicie naturalny, bez konserwatów i bez sztucznych wypełniaczy, stabilizowany olejowym ekstraktem z rozmarynu. Bardzo wysoka dawka dzienna, aż 900 mg DHA i 1440 EPA w 10 ml oleju. To są dwie łyżeczki. Słuchajcie, od biedy naprawdę jedna łyżeczka w zupełności wystarczy. On ma tak dużą dawkę DHA i EPA, że jak państwo codziennie będziecie sobie jedną łyżeczkę tego oleju suplementować, to wystarczy. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście państwo zaczęli jeść rybki. Tylko nie te trujące, nie te, co świecą w nocy. Ta ultraformuła, jak my to nazywamy, jest wzmocniona, bo zawsze szukamy synergii, wzmocniona antyoksydantami z oleju rokitnika i tokoferolami z kiełków pszenicy. Smak cytryny i wiśni i co ważne, no myślę, że warto podkreślenia. Zobaczcie, jak zapakowane są inne omega-3. Bardzo często pakowane są w jakieś butelczyny plastikowe i sprzedawane. Podkreślam, Omega Oleum Forte IQ jest zapakowane w szkło medyczne, to znaczy takie, które nie wymienia żadnych substancji z tym, co jest w środku. Jest neutralne. Także zachęcam do tego, żeby tutaj też pamiętać o tym, bo wiecie, jak weźmiecie najdrobniejsze elementy takiego produktu, to wtedy zobaczycie, czy komuś zależało, tworząc ten produkt, czy dołożył wszelkich starań w trosce o państwa zdrowie, żeby to było coś zupełnie wyjątkowego. Chciałem już dzisiaj zakończyć to nasze spotkanie. Zapraszam bardzo państwa na kolejny webinar, który jest w poniedziałek za tydzień. Zapraszam na nasze spotkania do Kalet w środę na konsultacje. I mam nadzieję, szanowni państwo, a mamy okres jesienno-zimowy, że
zabezpieczyliście sobie państwo i wzmacniacie swój organizm nie tylko spacerami, gimnastyką, zdrowym odżywianiem, ale również, do czego serdecznie zachęcam, stosujecie oprócz odpowiedniej diety ekstrakty ziołowe i witaminę D3 i omega-3. Myślę, że gdybyście połączyli, tak jak zachęcam zawsze moich pacjentów, te elementy, to jest wielka szansa, że nie zachorujecie na grypę, na wiele niebezpiecznych chorób, a nawet jeżeli zachorujecie, to będziecie przechodzić te choroby dużo łagodniej. Także bardzo pięknie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję za uwagę i jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zadać jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień.